5 drużyn reprezentujących ochotnicze straże pożarne z gminy Świątki. Efektowne konkurencje. Ambitne zmagania zawodników. Zawody pożarnicze, które odbyły się na boisku sportowym w Skolitach, były sprawdzeniem umiejętności strażaków ochotników z terenu gminy Świątki. Jak co roku się dzieje wiele podczas zawodów strażackich. W ubiegłym roku były w Świątkach, w tym roku w Skolitach. Organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Skolitach, aczkolwiek Świątki nas zawsze wspierają, więc no niestety w tym roku mamy troszkę mniej drużyn ochotników. Mamy 3 drużyny młodzieżowe i 2 drużyny dorosłych. Pierwsza konkurencja to Tor Przeszkód. Świetnie radziły sobie z tym zadaniem dziewczęta. Robisz to dlatego, że chciałabyś kiedyś zostać strażakiem? Może coś tam kiedyś się uda, ale zobaczymy, jak to się potoczy dalej. A na razie się podoba? Na razie się podoba. Jak najbardziej. A w rodzinie jest ktoś w straży? Tata, dziadek, pradziadek, wszyscy po kolei. I to taka tradycja. Tak, dokładnie. Kolejne konkurencje to sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Bardzo super. Cieszyliśmy się, bo w końcu na zawodach nie jesteśmy mokre. Zawsze to coś poszło nie tak, że byłyśmy mokre czy coś, ale teraz poszło super. 49 czasu, idealnie. Bardzo trudna konkurencja? Myślę, że taka sama, jeśli chodzi o sztafetę, to tak. Bardziej to trudna, bo tu woda nas goni oczywiście. Dla wszystkich drużyn przygotowane były puchary i medale. W klasyfikacji generalnej młodzieży zwyciężyła drużyna z Worławek. Najlepsza drużyna kobieca to OSP Świątki, a najlepsi spośród mężczyzn również okazali się Druhowie ze Świątek. Zawody wskazały, że poziom wyszkolenia naszych ratowników, druhów z gminy Świątki jest całkiem na wysokim poziomie, co wskazały konkurencje. Wyniki wskazują same za siebie, że ten poziom jednak jest dosyć wysoki. Zawodom towarzyszył festyn rodzinny, a publiczność i sami zawodnicy znakomicie się bawili. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv